Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś, jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o kolejnym fajnym, ciekawym składniku aktywnym w kosmetykach, a będzie to bakuchiol. Część z Was już mnie dopytywała, co myślę na temat bakuchiolu, czy znalazłam jakieś badania na jego temat, jak z jego aktywnością, ale też wiem, że część z Was kompletnie nie wie, co to jest bakuchiol, więc dzisiaj podejmuję ten temat. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Moi drodzy, bakuchiol jest taką substancją aktywną, która gdzieś tam zawsze pojawia się, kiedy wspominamy o retinolu. A dlaczego? Dlatego, że bakuchiol od jakiegoś czasu nazywany jest m.in. bioretinolem lub też retinoidem botanicznym. Co to w ogóle jest za substancja? Otóż bakuchiol pozyskuje się z liści lub też z nasion pewnej ciekawej rośliny o nazwie babci. Pozyskuje się go oczywiście w procesie ekstrakcji i ta roślina, co ciekawe, występuje między innymi w Azji, w Afryce, jak również w środkowej Europie. Bakuchiol ma bardzo ciekawe właściwości i wykorzystywany jest już od dobrych kilku lat w przemyśle nie tylko kosmetycznym, ale również medycznym i coraz więcej pojawia się na jego temat prac, badań, prac naukowych, badań. Ja oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu też zostawię Wam linki lub też bardzo ciekawe źródła, gdzie znajdziecie fajne informacje na temat bakuchiolu, ale między innymi również jak to jest tym bakuchiolem w stosunku do retinolu. Też są informacje na temat tego, jak ten bakuchiol wygląda od strony chemicznej. Ja dzisiaj nie będę Was tutaj przygnębiać tymi informacjami chemicznymi, wzorami i nie tylko. No ale zatrzymajmy się na chwilę właśnie przy tych właściwościach bakuchiolu, czyli coś, co już tak naprawdę zostało udowodnione w badaniach, w różnych pracach medycznych. I wiemy o tym, że bakuchiol posiada właściwości przeciwnowotworowe, zapobiega utracie masy kostnej, działa antyoksydacyjnie i przeciwbakteryjnie, zmniejsza nadprodukcję sebum, ma działanie przeciwbakteryjne, no to tak jak powiedziałam wcześniej, czyli działa m.in. na trądzik, ale również zapobiega utracie jędrności skóry. No właśnie, za chwilę dowiecie się, jak to jest z tym bakuchiolem, no bo tak. Wiemy, że bakuchiol jest bardzo podobny w działaniu do retinolu, chociaż ma inny zupełnie wzór chemiczny, ale to, co jest między innymi właśnie ciekawe, jeśli chodzi o bakuchiol, to nie tylko samo jego działanie, ale również to, jak współdziała z niektórymi substancjami aktywnymi, o czym zaraz się dowiecie, i również to, że bakuchiol nie ma takich skutków ubocznych w swoim działaniu, jak na przykład retinol. Wiemy o tym, że bakuchiol jest substancją, która będzie bardzo podobnie złuszczała martwy naskórek, jak retinol, ale również działała na fibroblasty w naszej skórze i zwiększała produkcję sebum i elastyny. Ale z drugiej strony wiemy, że zastosowany w kosmetykach nie będzie podrażniał, nie będzie powodował zaczerwienienia, nie będzie powodował pieczenia skóry, czyli właśnie te skutki uboczne, które bardzo często pojawiają się przy retinolu. I też, co jest bardzo ciekawe, bakuchiol nie powoduje takiej nadmiernej suchości naszej skóry. Często też mówimy o bakuchiolu w kontekście stosowania go w produktach dla kobiet w ciąży czy kobiet karmiących. No bo jak wiecie, retinolu nie mogą stosować kobiety w ciąży, jak również kobiety karmiące. Jeśli chodzi o bakuchiol, to tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Wiemy, że jest to substancja aktywna i część producentów kosmetyków, którzy korzystają z bakuchiolu, twierdzi, że spokojnie kobiety w ciąży mogą z niego korzystać, z takich kosmetyków, czy kobiety karmiące. Część podchodzi do tego z dużą rezerwą, ponieważ, tak jak mówię, jest to stosunkowo młoda substancja aktywna na naszym rynku. Ale musicie pamiętać też o bardzo ważnej sprawie. Otóż nie wykonuje się badań z działania substancji aktywnych u kobiet w ciąży i kobiet karmiących.
Więc też bardzo ciężko jest stwierdzić, jak on będzie w 100% działał, jak będzie działał na płód, na przenikanie przez naszą skórę, na mleko, na hormony i tak dalej. No tak jak mówię, to jest nowa substancja, która jest cały czas badana, którą cały czas się sprawdza jej działanie. Wiemy już na pewno o tym, o czym Wam powiedziałam, i wiemy też, że nie ma takich skutków ubocznych. No dobrze, co jeszcze mogę Wam tutaj przekazać na temat bakuchiol? Otóż, moi drodzy, bakuchiol bardzo fajnie działa również na melanocyty. Melanocyty, czyli komórki barwnikowe, te, które tam tworzą tą melaninę w naszej skórze. A dlaczego bardzo fajnie działa na nie? Bo jest mniejsza. A przez to, że jest mniejsza, to też sprawia, że te przebarwienia, które mogą pojawiać się na naszej skórze, albo się zmniejszają, albo też nie będą się pojawiały. Właśnie ze względu na to, że między innymi bakuchiol działa antyoksydacyjnie, czyli wymiata też wolne rodniki. Troszkę można by było powiedzieć, jest takim antyoksydantem podobnym do witaminy C, a jeśli w ogóle znajdziecie go w preparatach kosmetycznych w połączeniu z witaminą C, to już w ogóle macie super działanie, bo będą to fajne preparaty właśnie dla osób, które borykają się z przebarwieniami, które gdzieś tam mają nierówny koloryt skóry, które chciałyby ją odświeżyć, kiedy ta skóra jest poszarzała, kiedy no właśnie pojawiają się jakieś przebarwienia, na przykład po lecie, tak? No to wtedy właśnie fajnie jest sięgać po takie substancje naturalne, fajnie jest sięgać po bakuchiol w połączeniu ze stabilną formą witaminy C. Dobra, idziemy dalej. Co jeszcze wiemy na temat bakuchiolu? Otóż, moi drodzy, bakuchiol był wykorzystywany w medycynie od 1973 roku, ale jego pierwsze komercyjne zastosowanie mieliśmy w 2007 roku i zrobiła to firma o nazwie Cyteon LTD z Bostonu i nazwała właśnie... pojawiła się ta substancja na rynku pod nazwą Cytenol A. O, taka mała ciekawostka dla Was. Czyli widzicie, 2007 rok, pierwsze takie komercyjne wykorzystanie między innymi właśnie w kosmetykach, zupełnie inna nazwa opatentowana, ale no właśnie, mamy go od niedawna, a wiemy już, że jego działanie było stosowane wiele, wiele lat temu przez różnego rodzaju narody gdzieś tam właśnie z Azji, z Afryki, wykorzystywane w medycynie ze względu na jego właściwości. Z innych ciekawostek, które chciałabym Wam również powiedzieć, jeśli chodzi o bakuchiol, to jest między innymi to, że w badaniach wykryto, iż bakuchiol jest naturalnym środkiem przeciwzapalnym, który kontroluje funkcję leukocytów. Ile znacie takich naturalnych środków przeciwzapalnych? Jestem bardzo ciekawa. Powiem Wam, że ja znam bardzo dużo i myślę, że z czasem będę Wam tutaj opowiadać o nich na moim kanale. A działanie przeciwzapalne, zmniejszanie leukocytów, bardzo dobre oddziaływanie na naszą skórę, już nie mówiąc o tym, co się dzieje wokół nas w tej chwili, ale też jakie czynniki działają na naszą skórę i też właśnie przez to, że bakuchiol zastosowany jest w różnego rodzaju kosmetykach, na przykład przeciwtrądzikowych, o tym zaraz też dowiecie się bardzo fajną ciekawostkę, to działa również przeciwzapalnie na różnego rodzaju zmiany na naszej skórze. No i właśnie, zatrzymamy się tutaj na chwilę jeszcze przy tej ciekawostce, jeżeli chodzi o trądzik. No bo wiemy, że bakuchiol bardzo fajnie działa przeciwbakteryjnie na pewnego rodzaju bakterie, które znajdziemy na naszej skórze, ale działa też właśnie przeciwzapalnie. Ale słuchajcie, przeprowadzono badania, gdzie na grupie testujących ludzi z problemami trądziku połączono bakuchiol z kwasem salicylowym. I słuchajcie, okazało się, że efekty takiego połączenia są rewelacyjne. Tam było odpowiednie stężenie bakuchiolu, odpowiednie stężenie kwasu salicylowego i ponad 70% efektywności właśnie w działaniu na trądzik. Czyli tak, z jednej strony wiemy, że bakuchiol ma działanie antyoksydacyjne i
właśnie działa na te przebarwienia, zmniejsza melanocyty, będzie Wam ładnie regulować kolory do Waszej skóry. Z drugiej strony wiemy, że skoro jest antyoksydantem, więc wymiata wolne rodniki z naszej skóry, czyli będzie działał też przeciwzmarszczkowo. Wiemy, że bakuchiol będzie wzmagał produkcję elastyny i kolagenu, czyli będzie działał m.in. ujędrniająco. No ale zobaczcie, mamy też działanie przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe, zmniejszanie nadprodukcji sebum, niwelowanie tych zmian skórnych właśnie na naszej skórze, tych trądzikowych. Także słuchajcie, no po prostu można powiedzieć, że wow. Ja nie dziwię się, że że bakuchiol w ostatnim czasie też stał się tak dosyć popularny i coraz więcej marek kosmetycznych z niego korzysta. Możecie znaleźć coraz więcej produktów na naszym rynku polskim, ale również zagranicznym, gdzie bakuchiol został wykorzystany. I między innymi właśnie dlatego, że ma podobne działanie do retinolu, ale z drugiej strony nie daje nam tych skutków ubocznych. Więc możemy bakuchiol stosować przez cały rok, możemy go stosować również w porannej pielęgnacji, a działanie będziemy mieć zbliżone do retinolu. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to nie będzie tak silne i intensywne działanie jak w przypadku retinolu. Retinol to jest zupełnie inna substancja aktywna. Tutaj mamy właśnie ten bioretinol, taki zamiennik naturalny. Coś też między innymi dla osób, które korzystają z pielęgnacji naturalnej i chciałyby intensywniej, aktywniej działać właśnie na swoją skórę, też między innymi w tym działaniu przeciwzmarszczkowym anti-aging, rozświetlającym, rozjaśniającym, ale na przykład dla takich osób, które borykają się z acne tarda, czyli z trądzikiem dorosłych, czyli powiedzmy, że gdzieś tam w wieku 40 lat macie trądzik, nie jesteście w stanie sobie z nim poradzić, robiliście już wszystkie badania, stosowaliście różne kosmetyki, nie chcecie sięgać po dermokosmetyki. Na retinol bardzo źle reagujecie, albo macie na przykład skórę naczyniową, albo macie trądzik różowaty. No i co tutaj robić? Może warto właśnie pomyśleć o tym bakuchiolu. Jak wiecie, ja uwielbiam retinol i nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tej substancji aktywnej, ale od jakiegoś czasu interesuje mnie również bakuchiol i też wprowadzam go systematycznie do mojej pielęgnacji, a retinol i bakuchiol możecie spokojnie łączyć. Nie ma takich badań, które pokazywałyby, że one źle ze sobą współgrają, współdziałają, natomiast już zaczęły się pojawiać badania, które pokazują nam, że można na przykład łączyć te dwie substancje aktywne. Na przykład wieczorem stosujecie retinol, a rano stosujecie bakuchiol. Bardzo dobre rozwiązanie. I tak jak mówię, pojawia się coraz więcej kosmetyków na rynku. Ja sobie różne te kosmetyki testuję, stosuję i również pojawią się tutaj na moim kanale serie dotyczące konkretnych marek i konkretnych kosmetyków z bakuchiolem, które mogłabym Wam polecić. Ale muszę się na chwilę zatrzymać przy jednym produkcie, który ostatnio mnie, słuchajcie, zachwycił. Jest takim moim odkryciem, jeśli właśnie chodzi o bakuchiol. Jest to marka Evolve Organic Beauty. Marka, która jest dostępna w sklepie Cozy Bella i ja też między innymi stamtąd mam właśnie to serum. To jest serum, słuchajcie, z bioretinolem i z witaminą C. Oprócz tego ma inne substancje aktywne, zaraz Wam o nich opowiem, ale ten preparat jest po prostu świetny. Co prawda, jego konsystencja jest taka dosyć tłusta, szybko się wchłania, ale jest taka żółto-pomarańczowa, więc nie przestraszcie się absolutnie tego. Nie pobrudzicie sobie nim poduszki, ale myślę, że właśnie ten kolor jest związany między innymi z olejem z rokitnika, który się tutaj znajduje. Natomiast to serum bardzo fajnie pachnie. Tutaj marka zastosowała naturalne związki zapachowe, ale słuchajcie, ich połączenie dało taki aromat, ja bym powiedziała, malinowej landrynki. Pewnie część z Was będzie doskonale kojarzyła ten zapach, przynajmniej mi się on tak właśnie kojarzy i to jest taka przyjemność nakładać ten produkt na skórę, bo odczuwamy właśnie ten zapach, taki słodki, landrynkowy, ale powiedziałabym taki wpadający w nutę malinową. No dobrze, co mamy w składzie tego preparatu? I tutaj znajdziemy emolient, olej z rokitnika, stabilną witaminę C, olej dzikiej róży, bakuchiol, witaminę E, właśnie naturalne związki zapachowe oraz olej słonecznikowy. I dlaczego powiem Wam, dlaczego to jest takie moje odkrycie w ostatnim czasie? Bo tak,
Słuchajcie, olej z rokitnika jest takim olejem, który fantastycznie regeneruje i odbudowuje naszą skórę, ale również, co jest bardzo ważne, wzmacnia naszą barierę hydrolipidową. Czyli coś, o czym ostatnio też często Wam opowiadam. Ja pierwszy raz z olejem z rokitnika spotkałam się m.in. w preparacie marki Bepanthen. Też go Wam kiedyś polecałam i bardzo fajnie działał na moją skórę. I kiedy zauważyłam, że właśnie tutaj mamy tak, nie dość, że stabilną witaminę C, która będzie właśnie tym antyoksydantem, będzie rozjaśniała, rozświetlała skórę, a wiecie, że ja witaminę C uwielbiam, to dodatkowo mamy bakuchiol, czyli znowu mamy to działanie przeciwzmarszczkowe, mamy działanie antyoksydacyjne, ale również właśnie przeciwtrądzikowe i przeciwzapalne, to jeszcze słuchajcie, dodatkowo mamy ten olej z rokitnika, który będzie odbudowywał naszą barierę hydrolipidową. Zobaczcie, jak fajne połączenie mamy w tym jednym preparacie. Często też mnie pytacie, no właśnie, robicie sobie kurację z kwasami, robicie sobie kurację z retinolem, no i gdzieś musicie wprowadzić te preparaty, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową. Słuchajcie, moim zdaniem to jest właśnie świetne rozwiązanie. Taki preparat w Waszej pielęgnacji bardzo dobrze się sprawdzi. No jeszcze ta witamina E, która też będzie działała jako tak właśnie witamina młodości. Stabilna witamina C, bardzo dobra, bardzo aktywna. Bakuchiol, ten olej z rokitnika. Warto się nad tym serum zastanowić. Ale przy okazji dzisiejszego filmu chciałabym Wam jeszcze taką jedną ciekawostkę zdradzić. To też jest moje ostatnie odkrycie. Bo dzisiaj mówimy sobie o bakuchiolu, jako właśnie tym bioretinolu, ale musicie też pamiętać o tym, że bioretinol może być nieco inny. I właśnie ostatnio też z marki Evolve Organic Beauty odkryłam maskę. Maskę, którą również dostaniecie w sklepie Cozibella i która tutaj ma taką właśnie ciekawą nazwę Bioretinol Gold Mask. Ja sobie pomyślałam, zanim jeszcze sprawdziłam skład, mówię, oho, w tej masce też będzie bakuchiol. Co się jednak okazało, mamy tutaj inny bioretinol. Tak. Dobrze usłyszeliście, ale przy okazji tego dzisiejszego filmu chciałam Wam o tej maseczce tylko tak wspomnieć, bo będzie też film oddzielny na temat masek na moim kanale. Ona pachnie identycznie jak serum, czyli znowu mamy ten delikatny taki malinowo-landrynkowy zapach. Ale ta maska ma konsystencję taką kremową, złotą, słuchajcie, z drobinkami i po nałożeniu na skórę ona daje też taki fajny efekt nawilżenia, regeneracji, odświeżenia, ale tego błysku, takiego blasku, no bo odbija światło przez to, że mamy tutaj właśnie to złoto nałożone na skórze i macie też taki, troszeczkę powiedziałabym, luksusowy zabieg. Tak szybciutko opowiem Wam, co w składzie tej maski znajdziecie i uwaga, mamy tutaj olej słonecznikowy, glicerynę, mamy glinkę, mamy olej ze słodkich migdałów, mamy olej arganowy, mamy mikę, dwutlenek tytanu, krzemionkę, tlenek żelaza, łagodną substancję złuszczającą, olej z dzikiej róży, naturalne związki zapachowe, wyciąg z uczepu owłosionego, masło muru-muru, olej z bawełny, olej lniany, wodę z kwiatów pomarańczy, olej z wanilii, witaminę E, emolient oraz tlenek cyny. I właśnie tym bioretinolem w przypadku tej maski jest wyciąg z oczepu owłosionego. Ten bioretinol jest pozyskany właśnie z tego oczepu. Bardzo ciekawe, nie sądzicie? W ogóle substancje aktywne, temat substancji aktywnych jest niesamowicie ciekawy. Ja mogłabym tutaj Wam godzinami o nich opowiadać na moim kanale. Ale tutaj mamy również bardzo fajne zastosowanie glinki, krzemionki, substancji łagodnie złuszczających, mimo tego, że mamy oleje, które z jednej strony będą natłuszczały skórę, działały na barierę hydrolipidową, nawilżały naszą skórę, odżywiały, a z drugiej strony właśnie mamy substancje, które będą powodowały, że nie będzie tego działania komedogennego, którego bardzo często się obawiacie.
Ta maska też jest, słuchajcie, wow, w ogóle genialna. I tutaj moje pytanie do Was. Czy chcielibyście, żebym zrobiła tutaj na moim kanale film dotyczący marki Evolve Organic Beauty? Bo muszę Wam powiedzieć, że ta marka jest jednym z moich odkryć w ostatnim czasie, w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, a ma w ofercie dużo fajnych preparatów, które mogą Was zainteresować. Ja na pewno dzisiaj polecam Wam to serum z bioretinolem, z witaminą C i właśnie z olejem z rokitnika, ale zwróćcie uwagę również na tę maseczkę. Tak przy okazji. Jestem bardzo ciekawa, czy Bakuchiol Was zaintrygował, zainteresował. Czy w ogóle znacie już jakieś kosmetyki, które zawierają w składach Bakuchiol? Czy z niego korzystacie? Jak się u Was sprawdza? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i spodziewajcie się, że w najbliższym czasie pojawią się serie Top 5, gdzie odkryję przed Wami też świetne kosmetyki z bakuchiolem, które sama przetestowałam, które uważam, że naprawdę składy mają wow i są bardzo ciekawe, warto się nimi zainteresować. No i jak zawsze będą to kosmetyki z różnych półek cenowych. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Przypominam, że linki do najważniejszych źródeł, jak również produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!